Jako mała dziewczynka nie bawiła się lalkami, ale samochodzikami. To były ulubione zabawki Weroniki Legacz, dziś uczennicy pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Z czasem zabawa przerodziła się w pasję zbierania modeli samochodów. Do końca marca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu można oglądać wystawę z jej zbiorów zatytułowaną Kultowe auta PRL-u. Kiedy miała 8 lat, mama kupiła jej czasopismo Kultowe auta PRL-u z dołączonym do niego modelem samochodu Warszawa M20. I tak się zaczęło. Przez 10 lat Weronika zebrała 220 modeli samochodów w skali 1 do 43. W mojej kolekcji jest wiele wyjątkowych modeli Mercus albo Tarpan. Jednym z najważniejszych, jak miałabym wybrać, to jest Warszawa M20 z roku 57, ponieważ to jest pierwszy model z całej serii. Weronika uwielbiała samochody od dziecka i tak już zostało. To się zaczęło już od wczesnego dzieciństwa. Mama po prostu dała mi wybór, czym się chce bawić. Ja powiedziałam, samochody. Jest co z nimi robić, może nimi jeździć, bawić się nimi, wymyślać, nie wiem, różne katastrofy lądowe czy coś. Ale jakoś tam nie miałam co z nimi robić, nudziło mnie to bardzo. Samochody nie nudzą. Każdy ma swoją historię. Na wystawie znajduje się 120 modeli aut nie tylko produkcji polskiej, ale z okresu od lat 50. do 90. ubiegłego wieku, czyli takich, które jeździły po drogach PRL-u. Spotkałem ludzi z różnymi pasjami, naprawdę najdziwniejszymi pasjami. Cieszę się, że akurat uczennica mojej klasy ma takie pasje. Ja też sentyment pewien czuję do samochodów lat 70., 80. Też wtedy zacząłem się interesować samochodami. Ta wystawa tak trochę przybliża nas do, prawdę mówiąc, ich wieku, też do tych lat 17, 18. Weronika nie ogranicza się do zbierania modeli aut z czasów PRL-u, ale także fotografuje te prawdziwe, zamieszcza swoje fotografie w internecie. Chciałaby bardzo mieć samochód z tamtych czasów, najlepiej Warszawę. Z tego co czytałam, to Warszawą się cieszy, kieruje, więc dobra lekcja, dobra szkoła jazdy by była.